Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na odcinek z wyjątkową kobietą. Do mojego podcastu zaprosiłam Zuzannę Borucką, youtuberkę, twórczynię internetową, twórczynię cyfrową i kobietę, która w sieci istnieje praktycznie odkąd ja pamiętam. Być może kojarzycie Zuzię, ponieważ jest ona, powiem tak yy, troszeczkę zabawnie, dinozaurem YouTube'a. Zuzia tworzy w sieci od lat, a tematy związane z wagą, postrzeganiem własnego ciała, odchudzaniem nie są jej tematami obcymi, ponieważ niejednokrotnie, zarówno w swoim życiu internetowym, w swojej twórczości, jak i w życiu prywatnym, odchudzała się, próbowała zmienić swoje nawyki żywieniowe lub zmagała się z zaburzeniami odżywiania, o których teraz mówi głośno. Zuzia w tym odcinku opowie nam jak wyglądała jej droga związana z odchudzaniem, z redukcją, z zaburzeniami odżywiania. Cofniemy się do czasów szkolnych, zahaczymy także o tematy związane z hejtem, związane z działalnością w internecie. Porozmawiamy o minionych redukcjach, ale także o tej aktualnej, ponieważ na ten moment Zuzia dokumentuje swoje odchudzanie w pamiętnikach odchudzania, które znajdziecie na jej kanale na YouTube. Będzie to bardzo przyjemna i bardzo szczera rozmowa także zapasz sobie kawkę, herbatkę albo załóż słuchawki i weź nas na spacer a po wysłuchaniu tego odcinka daj nam znać jak Ci się nas słuchało jeżeli chcesz zobaczyć czym Zuzia się zajmuje na co dzień jak wygląda jej twórczość to już teraz odsyłam Cię do opisu tam znajdziesz wszystkie linki kierujące do Zuzi mediów społecznościowych a ja już nie przedłużam miłego odbioru Dzień dobry Zuziu Cześć. Witam cię serdecznie w moim motywatorkowym podcaście. Bardzo się cieszę, że mogę cię tutaj dzisiaj gościć. Powiedz mi, jak się czujesz przed naszą rozmową. No, no, czuję się jakbym siedziała w samochodzie i słuchała Twojego podcastu, co robię od wielu lat. I mam taki stres, że to ja teraz mówię, a nie słucham, ale no, mam nadzieję, że sobie poradzę. Bardzo jest mi miło, niezmiernie się cieszę, że jesteś słuchaczką mojego podcastu. Zanim przejdziemy do naszej głównej rozmowy, co powiesz na to, żeby się pokrótce przedstawić naszym słuchaczom? Jestem Zuzia, działam w internecie od, o Boże, od 15 roku życia, czyli jakieś 13 lat. Bardzo długo, po prostu od jak powstała platforma YouTube, to ja już byłam na niej. Ona była naprawdę świeża i nowa, i wrzucałem takie głupoty, jako no, dziecko. Pamiętam jakieś moje pierwsze filmiki, że, że, że staję na rękach, coś takiego, takie dosłownie, żeby sprawdzić, czy faktycznie coś, co nagram, mogę wrzucić do internetu. To, to, to były moje pierwsze wrzucenia do internetu. No i no jestem totalnym dinozaurem, takim dinozaurem YouTuba. Teraz obecnie działam już bardziej profesjonalnie i na TikToku, Instagramie. No mam te social media całe rozbudowane i można powiedzieć, że to jest moja praca, to jest moja działalność. Mam firmę od 10 lat, także nawet zawód? Jezu, zaw zaw zawód <laughs> youtuberka. No, zawod... Ja zawsze właśnie mówię: lubię takie content creator albo jakieś takie twórca. Bl... Znaczy, ty też w sumie długo zajmujesz się, co nie? Wyłącznie internetem, czy. No od kilku lat, nie A tak wiesz, długo tak... jak ty, ale, ale rzeczywiście od kilku lat. Mhm. No to tak źle brzmi w ogóle, tak strasznie, to jest dla mnie taki trochę temat, że nie lubię o tym mówić do końca. Co robię? Jak, jak na przykład jadę Uberem, to wolę kłamać. Że ja studiuję coś tam, albo w ogóle tak ym, pracuję, nie wiem, na etacie, gdzieś nie, nie lubię mówić o tym, co robię tak <laughs> Jak jakieś opcje osoby. Ale no. No, działam w internecie po prostu od wielu lat. Jesteś twórczynią internetową, rzeczywiście działającą od bardzo długiego czasu, bo ja zanim zaczęłam działać w internecie, to już znałam twój kanał, wiedziałam kim jesteś i nie da się ukryć, że też gdzieś podczas twojej twórczości internetowej temat ciała, temat wagi, diet gdzieś się wybijał. Byłaś osobą, która co jakiś czas o tym wspominała albo dawała znać, że w jakiś sposób działa w tym, kierunku. Powiedz nam Zuziu, z czym ty się zmagasz, zmagałaś, jak wygląda historia twojej wagi i twojego ciała? Zaburzenie odżywiania mam od dziecka i tak szczerze dopiero w tym momencie, mam 28 lat, i dopiero w tym momencie prowadzę taki pamiętnik odchudzania na YouTubie, który jest taki w pełni szczery, bo zawsze te moje y, próby poruszania tematu tego w internecie były no, różne, bym powiedziała. Czasami takie aż zbyt idealne. takie A w tym momencie zaczęłam w ogóle terapię, mam konsultacje psychodietetyczne i jakoś mam wrażenie, że może dopiero w tym momencie jestem taka, taka bardziej zdrowa w tym temacie. Bo często mi się wydaje, że głosiłam jakieś głupoty na ten temat. Często sama byłam zagubiona w ogóle w tych tematach, a na samym w ogóle początku nie mówiłam o tym nic tak naprawdę, bo nie chciałam nawet zdradzać, że mam taki problem. A ten problem zaczął się w wieku 12, 12 lat około. No, dorastałam z mamą i przyjaciółką, tak bym tutaj zaokrągliła to, to grono, które też gdzieś tam zawsze były na diecie, zawsze się zmagały z jakimś odchudzaniem. Zawsze nie chcę też na nie zrzucać całej odpowiedzialności, oczywiście, ale no gdzieś tam moja mama faktycznie tą jakąś pierwszą dietę może mi ona podsunęła, czy ta moja przyjaciółka, która też zawsze była. I no, na ten moment przeraża mnie, że w ogóle takie dziecko 12-letnie może się odchudzać. No, no straszne. Ja, by, ja bym nie chciała, żeby moje dziecko w ogóle myślało, że może się odchudzać w takim wieku. Sama też uważam, że nie powinnam wtedy, nie miałam nawet z czego za bardzo się odchudzać. Ale gdzieś tam miałam też, powiedzmy, kuzynkę, która zawsze była jakaś szczuplejsza i to było takie, że ja mam wrażenie, że ja byłam normalnej wadze, a gdzieś ona była po prostu bardziej szczupła i to sprawiało, że to było... ja byłam tą osobą, która powinna trochę zrzucić. To usłyszałam na przykład w swoim dziecięcym życiu coś w stylu, gdybym troszeczkę oddała kilogramów jej, a, a no ona, ona mi nie, ale jak gdybym trochę jej oddała i byłybyśmy takie równe, to wtedy byłoby tak właśnie okej. Okay. No i to, i to były chyba takie pierwsze sygnały, które mnie... Które mnie wciągnęły w taki wir myślowy tego, jak wyglądam, jak jestem postrzegana przez innych. A tutaj już bym chyba miała milion historii. Takie to jest w ogóle straszne, że po tych 15 latach to może siedzieć w głowie, ale no, no tak, tak. Nauczyciele czy, czy rodzina, czy w ogóle obcy ludzie zniszczyli mi głowę. <noise> zniszczyli mi głowę, no, niestety. Niestety to jest tak jak mówisz, że często dla dorosłych, którzy byli odpowiedzialni za wychowywanie nas, to były takie Uwagi przy okazji, a coś powiem, a coś zażartuję, a dla nas to mogło się okazać zapalnikiem, tak jak wspomniałaś, zapalnikiem do zaburzeń odżywiania, zapalnikiem do odchudzania, które może pojawiło się w naszym życiu za wcześnie. No, dwunasty rok życia, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo wcześnie. Czy ty pamiętasz, jakie to były próby odchudzania, jakie to były diety, czy to były jakieś restrykcje, czy to były zakazy, jakie to były sposoby? Wydaje mi się, że było od razu na grubo, czyli jakaś dieta dłukana albo białkowa, coś po prostu, no jakieś monodiety, które, do których w tym momencie nastawiam się bardzo negatywnie, jestem przeciwniczką w ogóle takich monodiet, ale to było no coś na zasadzie 500-600 kalorii, jakaś tragedia. Jakaś tragedia w ogóle. Niech tak, nie chcę obwiniać tej mojej mamy, ale no ona po prostu zawsze miała jakieś gazetki, bo to jeszcze takie bardziej gazety, magazyny, które polecały normalnie bezkarnie takie diety. Jakieś kapuściane diety, jakieś takie. No wiadomo, yy... no normalnie było, w gazecie były jakieś przepisy na to nawet. Takie typowo jedno jajko, dwa jajka, trzy jajka i kawa. To jest jakaś tragedia. I pamiętam. Właśnie nie do, nie do końca pamiętam konkretnie, która była, która była moją pierwszą dietą, ale to były takie diety polegające na głodzeniu się, ewidentnie. Na przykład, że jadłam w dniu, nie wiem, pięć mandarynek i jakiś tam lekki obiad, jako dziecko w ogóle, co było chore. I najgorsze jest to, że ja już w ogóle jako trzynastolatka już powiedzmy widziałam efekty, że ja schudłam tam jakąś... Jakieś 5, 10 kilo w przeciągu krótkiego czasu i ja byłam taka nawet zadowolona z tego, tylko to było, po byłam wychudzona, wręcz to było straszne. Co? A wszyscy mi gratulowali. Mhm. Cała szkoła, wszyscy, żyłało, że wow, jak ja wyglądam dobrze. A jak wspominasz, jak wspominasz ten okres bycia w tej diecie? Czy ty odczuwałaś głód, odczuwałaś tęsknotę za jedzeniem? Masz jakieś takie wspomnienia związane z żywieniem? I, bo to są już takie wspomnienia na zasadzie, że byłam naprawdę dzieckiem. Teraz już w ogóle miałabym całkowicie inne myśli, ale wtedy yy, taka ta świeża głowa, miałam coś takiego: burczy mi w brzuchu, jestem głodna, ale jestem na diecie. Jestem na tej diecie, i to jest jakby normalne, bo na diecie musi burczeć w brzuchu. Muszę być głodna, muszę czuć ten głód, i to jest dieta. Tak, tak to w ogóle sobie wyobrażałam w tej. No, wiadomo, kultura diet w tym momencie robi z naszymi głowami coś naprawdę strasznego. I, i no, kiedyś w tych latach 90., -tych, 2020, wiesz, to tak, tak się myślało, że trzeba być głodnym. Trzeba być po prostu głodnym i musi buczeć w tym brzuchu, i musimy jeść mniej i dużo się ruszać, po prostu, nie? Jeść mniej, nie jesz wcale najlepiej, głodówki. Tak, coś w tym jest, że to takie uczucie głodu, zwłaszcza w czasach nastoletnich, zwłaszcza w tych najbardziej restrykcyjnych próbach odchudzania, ono troszeczkę karmiło motywację człowieka, nie, że człowiek jak czuł głód, to trochę czuł dumę, że a, no to działa, to w takim razie to odchudzanie mi wychodzi. Ale zasypianie z takim pustym brzuchem, z takim głodem, straszne. Ale tak jeszcze dodam taką no, straszną, no straszną jednak historię, że pamiętam jakieś takie momenty, że szłam w gimnazjum, którego już nie ma, po schodach, w szkole i normalnie takie miałam zawroty głowy. W stylu, nie wiem, ja z moją przyjaciółką zrobiłam coś na zasadzie pięciu dni głodówki wtedy. To już może miałam czternaście lat, ale no straszne to było. Tą głodówkę to pamiętam w ogóle jak jakiś, nie wiem, no mroczny czas. A czy przychodził taki moment, czy też został w Twojej pamięci taki moment, kiedy. Poddawałaś się, tak to powiem, chociaż nie lubię tego stwierdzenia, kiedy stwierdzałaś: Dobra, już nie dam rady, już chcę jeść normalnie, chcę zjeść więcej, chcę się w końcu najeść. No jasne, że tak. Błędne koło, całe, całe życie, błędne koło po takiej głodówce, yy, z której się te, teoretycznie wychodzi parę dni, nie wiadomo co, człowiek się rzuca na to jedzenie, przecież to już, to już jesteś tak. Yy, Wyschnięty w środku, i tak po prostu łakniesz już czegokolwiek. Ja pamiętam, że zjadłam plaster szynki, coś takiego, i już po prostu momentalnie miałam te kubki smakowe, to wszystko po pięciu dniach. No, oczywiście, że tak. Po każdej diecie następowało, następowało jedzenie. No i chyba taki najmocniejszy zwrot był w wakacje. Pamiętam, że wakacje ludzie albo chudli, albo tyli, ale ogólnie ja pamiętam, był taki rok, że w te dwa miesiące przyszłam do szkoły 10-15 kilo cięższa I to był okres jakiś taki nie wiem, drugiej gimnazjum, czy gdzieś tam pod koniec podstawówki. No to 10-15 kilo już zrobiło robotę w moim wyglądzie i tu już po prostu z kogoś takiego mega w sumie szczupłego, no... Nagle słyszałam po prostu za sobą na korytarzu szkolnym coś na zasadzie Borucka, co ona ze sobą zrobiła, jak ona teraz wygląda, to jest ona. Bo nie dość, że ja e, przytyłam te kilogramy z moją przyjaciółką, e, walczyłyśmy o to, aby przytyć te kilogramy po prostu całe wakacje, to jeszcze ścięłam włosy na krótko, czyli włosy do pasa zostały ścięte po prostu do brody i... Może nawet trochę śmiesznie wyglądałam, ale ubierałam się na czarno. Pamiętam, że miałam takie czerwone konwersy, no ale nieważne. No, zmieniłam totalnie imidż i to się nie spodobało rówieśnikom, bardzo, bardzo nie spodobało się rówieśnikom. I nauczycielom również. Doświadczałaś ze strony nauczycieli jakiegoś, nie wiem, gnębienia, negatywnych komentarzy? No, ty też pamiętam parę historii. Y gdzie jakiś nauczyciel powiedział mojej mamie, że chyba za dużo śniadania jem. Coś takiego. To jest w ogóle takie, takie żenujące, ale takie, tak mi zapadło to w pamięci, jakie to było straszne dla mnie. Bo ja w ogóle bardzo lubiłam tego nauczyciela i nigdy nie pomyślałam, że on może coś takiego powiedzieć. Ach. Jak się wtedy czułaś? Gdybyśmy tak zajrzały w głąb Zuzi, lat 15, 16, jakie emocje wtedy odczuwałaś? Jakie myśli wobec siebie? wobec też ludzi, którzy na przykład zwracali ci uwagę na twój wygląd? Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja w pewnym sensie, ale moja przyjaciółka miała większe problemy, mam wrażenie, z wagą, jeśli chodzi o dużą wagę i czułam ogromny gniew, że ona zawsze opowiadała mi, jak się czuję, że gdzieś tam się czuję taka odizolowana w tej klasie, w autobusie jak jeździ czuję się taka też odizolowana i mnie to w życiu nie spotykało, a w momencie, kiedy przytułem te 15 kilo, to trochę mam wrażenie, do... z nią razem skoczyłam do jednego worka. I dopiero poczułam się jak ona, i straszny taki gniew we mnie to wzbudziło, że nagle całkowicie inaczej mnie traktują ludzie. Że nagle poczułam się totalnie jak ona, czyli oceniają mój wygląd, wręcz śmieją się czasami po cichu i tak nie wiem, we mnie to sprawiło. Jakiś taki wstręt do ludzi, wstręt do ludzi i to, że ja się tak trochę w, w, siadałam gdzieś tam na samym końcu ławki, w sensie y, na korytarzu, nie chciałam za bardzo z nimi siedzieć nawet. nawet. W ogóle izolowałam się, izolowałam się ewidentnie, bo strasznie mnie to wkurzało, że moja przyjaciółka całe życie y, czuła. Się taka, właśnie odtrącona, i ja dopiero teraz pierwszy rok zaczynam czuć się taka odtrącona, i widzę, że to faktycznie ma miejsce, i to jest, no, ohydne. Ohydne i straszne, więc nawet nie tyle, co cierpiałam, wiadomo, bo śmieją się ze mnie, co w ogóle miałam takie. Boże, jaki ten świat jest głupi i płytki, że mogą się w ogóle śmiać z osoby, która ma jakiś problem z wagą, nie wiem, w danym momencie, czy w życiu, czy w ogóle. Zastanawiam się, czy ty z tym walczyłaś, czy ten gniew, o którym mówisz, czy on wychodził na zewnątrz? Wdawałaś się w potyczki słowne, w kłótnie, albo zgłaszałaś to gdzieś? To nie. To tutaj wszystko było takie, że chowałam głowę raczej wszędzie. Chociaż raczej. Nie, nie też że się bałam, że byłam ofiarą, że tak to nazwę, ale no, nie chciałam z nimi rozmawiać. Po, izolowałam się, po prostu izolowałam. <laughs> pamiętam, jakiś był taki bal gimnazjalny, pamiętam, że z niego wyszłam po paru godzinach, że nawet nie chciałam tam być z nimi, bo już miałam w głowie wyrobione, że, że to nie jest mój klimat. Takich wesołych, szczupłych dzieci, <laughs> normalnych, nie wiem, jak to nazwać, masakra. Czy w tym czasie, o którym teraz rozmawiamy, czy ty już wtedy zaczęłaś działać w sieci? Wtedy miałam przerwę, bo to, tak, wtedy filmy wrzucałam rok wcześniej, jako jeszcze dziewczynka, która nie ma problemów z jedzeniem. Yy, I później właśnie przerwałam to i zaczęłam dopiero w liceum. Także na okres gimnazjum miałam taką przerwę. Ale już działałam, działałam w sieci, tak jakby. <laughs> miałam taki swój pierwszy kanał tak sobie myślę, ale może to jest tylko jakieś moje wyobrażenie, sprostuj mnie, jeżeli oczywiście jestem w błędzie, czy też nie doszło do jakiegoś takiego życiowego kombo, bo domyślam się, że działalność w sieci mogła też się przyczynić do tego, że doświadczyłaś ze strony rówieśników jakichś negatywnych komentarzy, hejtu no i jasne. tak dalej. I te dwie rzeczy jasne. też się gdzieś spotkały. Nie? Tutaj y przybranie na wadze i z tego względu jakieś nieprzyjemności od strony społeczeństwa, plus bycie na świeczniku, bo działasz w sieci, to jest nowe, to jest świeże. Wiemy, jakie dzieciaki są w gimnazjum, obrzydliwe dla swoich rówieśników. Także było takie życiowe kombo. Tak, wiesz, co w gimnazjum były takie e, podśmiewania, z tego, że wcześniej prowadziłam ten kanał w szóstej, piątej klasie, o, tak to nazwę ale to mniejsze śmianie się niż z tego, z, mojej, z mojego wyglądu, tak mi się wydaje. Jak poszłam do liceum, no dodam, że schudłam 10 kilo, żeby wejść do liceum, także w miarę normalnie wyglądałam, bo całe wakacje starałam się, nie wiem, miałam taki strach przed tym, jak mnie zobaczą w liceum, nie wiem, nie wiem, po prostu chciałam wyglądać dobrze dla nich, żeby, żeby można było uciąć to, że jestem grubsza, jako jakiś mój mankament. No ale Nieważne, modliłam się, aby y, klasa w liceum była inna niż klasa w gimnazjum, na zasadzie bardziej tolerancyjna. I tutaj zawiodłam się, bo oni nie śmiali się już z tego, że jestem gruba, no bo nie byłam jakaś nie wiadomo jaka gruba, ale śmiali się z tego, że działam w internecie. Także zaczęłam robić filmiki dokładnie z pierwszą klasą liceum, i trzy lata zaczęło się jakieś znowu podśmie podśmiewanie. Co ja tam nie robię, co ja nie mówię? Co ja. No, stra nie, no tutaj, to już, tutaj był chyba większy. No, ty no typ typowe śmianie się ze mnie, nie wiem jak to nazwać, w ogóle. Trzy lata bycia takim klasowym, znowu odludkiem, outsiderem. Tylko nie przez względu na wygląd i wagę, tylko przez to, że co robię. Więc tutaj społeczeństwo zostało skreślone drugi raz, i tak, ja się tak zawiodłam na nich, że no niesamowite to było. Bardzo mi przykro, że doświadczyłaś czegoś takiego, i mogę się tylko domyślać, jakie emocje ci towarzyszyły wtedy, kiedy człowiek jest bardzo wrażliwy. Okres nastoletni to jest no, kształtujemy się wtedy emocjonalnie, potrzebujemy też aprobaty społeczeństwa, w którym żyjemy, i jest mi niesamowicie przykro, że coś takiego cię spotkało. Zastanawiam się, czy te emocje, które w tamtym czasie były na wierzchu, niełatwe emocje, czy one szukały swojego ujścia w jedzeniu? Właśnie mam taki, taką myśl, że wtedy było lepiej. W tamtym okresie, jak zaczynałam w ogóle też YouTube'a, było o wiele lepiej, bo ta pasja do robienia filmów, montowania, kręcenia była tak duża, że ja po prostu się wyciszyłam z tym zaburzeniem odżywienia, dlatego że ja. Robi... myślałam tylko o tym. Myślałam tylko o tym, żeby mieć kontakt z tą społecznością, którą buduję. Jako, że społeczności na żywo nie miałam, że tak powiem, to przyje... no, przyjaźniłam się z widzami, to no, w ogóle dużą grupą, niekonkretne yy... nie konkretne osoby. Czułam, że ten YouTube to jest mój przyjaciel, że ten internet to jest mój przyjaciel, że tutaj chcę po prostu działać i jakoś ta waga też nie była taka tragiczna i nie było źle, bo cały czas żyłam dlatego i nie miałam takich znaczy dieta była na pewno niezdrowa. Myślę, że to było na pewno niezdrowe, bo myślę, że to było, yy, było Pepsi tam przy montowaniu. Było na przykład 8-9 godzin jedzenia, bo 9 godzin montowałam film. Więc często myślę, że mogłam nie jeść, bo montowałam film i nie czułam w ogóle głodu. Także to też było to też nie było dobrze. Też na pewno nie było dobrze, ale yy, jeśli chodzi o wygląd, też yy, nie, wygląda, nie, nie było źle. Nie było źle, bo nie było typowo obiadania się, może bardziej w stronę głodzenia się, ale takiego nieświadomego. A co było dalej w takim razie? Kiedy przychodzi jakiś kolejny punkt zwrotny, kiedy zaczyna się coś yy, dziać z Twoją wagą, z Twoim ciałem, czy to jest jakaś yy, większa chęć schudnięcia, czy to są jakieś wydarzenia, które wpłynęły, że może, nie wiem, wzrosła ci masa ciała. No, to by były chyba momenty, w których już jestem troszkę starsza, mam 20 lat około i mam problemy z siecią partnerską i zaczynają się już jakieś takie poważne kontrakty i już jeżdżę do Warszawy praktycznie, mieszkam w tej Warszawie. Problemy w związku, ale też no, głównie jednak biznesowo. O Boże, to jest ciężka historia, ale tam był nawet jakiś sądowy, pozew sądowy, no jakaś masakra. Kłóciły się o mnie sieci. Ja jeszcze byłam bardzo zagubiona jako dziecko w sumie, bo nadal uważam, że 19-20 lat to jest takie dziecko. I w tamtym momencie yy, miałam depresję. Miałam depresję stwierdzoną od mojego psychologa. I myślę, że wtedy z tą depresją przyszło jedzenie i, i chyba wtedy. Znaczy nie radzi, ja mam wrażenie, że nie radziłam sobie nigdy, ale <gryw> nie wiem, kiedy było najgorzej. Teraz, teraz było strasznie w sumie po porodzie. Rok, rok temu urodziłam i myślę, że ten rok był taki dosyć straszny, bo jednak dużo jadłam. W jakoś w ogóle to bycie mamą sprawiło, że zaczęłam dużo jeść. Ale już teraz jest trochę lepiej. Ale tak jak wspominasz, był taki moment. Ym... Na początku mhm. dorosłości, nie? bo 20 rok życia to wchodzimy w taką bardzo mhm. wczesną dorosłość, był moment nieciekawy, bardzo stresujący. Jeżeli tam, mhm. jak mówisz o kontraktach, o sieciach partnerskich, to też pewnie za tym idzie dużo odpowiedzialność, większe pieniądze i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale czy to też nie jest czas, kiedy na swoim kanale i w swojej twórczości mówisz więcej o wadze, o odchudzaniu albo o jedzeniu? Czy to się jakoś tam potem nie, nie zazębia? wtedy pamiętam miałam taki film jestem gruba jakiś taki bardzo taki chwytliwy tytuł dałam ale ten film ogólnie opowiadał o tym że jak masz trochę więcej kilogramów to nie martw się wszystko jest ok wszystko jest dobrze jeśli masz osobę która cię kocha jeśli akceptujesz siebie nie patrz na to co mówią inni na pewno gdzieś tam takie komunikaty szły takiego body positive wtedy jeszcze tak nie nazywanego ale wtedy na pewno budowałam coś na zasadzie że ten wygląd nie, nie ma znaczenia, i pamiętajcie o tym, dzieci i nie dzieci, wszyscy, ale y, wydaje mi się, że jak miałam 23 lata, to wtedy miałam takie głośne pierwsze odchudzanie. O Boże, to było, to było medialne odchudzanie, tutaj y, ewidentnie, ale nie, nie poszło mi za dobrze, mam wrażenie. Wtedy, O Boże, to był to w ogóle straszny etap w moim życiu, ale łapałam się jednej dietetyczki, drugiej dietetyczki. I gdzieś w ogóle nie wychodziły mi te współpraca i sama też nie umiałam do tego podejść z głową. Także ja w ogóle filmy, pamiętam, chyba z tego okresu usunęłam, bo mam wrażenie, że one były jednak, jednak szkodliwe tak niestety. Chyba dlatego też że współpracowałam ze złą osobą, która mi dawała trochę nie do końca dobre rady. Takie, znaczy, takie rady typu, że sos sojowy jest zły, gdzieś tam, że. Że w ogóle jakiś produkt jest zły, a jednocześnie pamiętam, jak pojechałam tam i <grystanie> pierwsze, co idę do dietetyczki, pierwsze, pierwszego dnia poszłyśmy na burgery. I to było w ogóle takie dziwne dla mnie, że te burgery są możliwe w diecie. Znaczy ja w ogóle uważam, że są możliwe w diecie burgery, ale na pierwszym dniu nowej drogi ten burger myślę, że tak kurde, trochę nie do końca. A jeszcze pamiętam, z Poznania znowu inną dietetyczkę, której totalnie nie pokazywałam w internecie. Pierwszy dzień współpracy, konsultacja, yy ona pracowała yy na siłowni i pamiętam, tam chyba ją w ogóle poznałam. Yy, przyszłam spytać o karnet na siłownię a ona. O, jesteś Zuzia, mogę Ci pomóc z odchudzaniem. I yy, 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 pierwszy dzień współpracy poszłyśmy na rynek napić się alkoholu i wróciłyśmy. Do mnie, tutaj do miasteczka rodzinnego, pijąc w aucie, w sensie prowadziła osoba trzeźwa, ale pijąc alkohol i tak naprawdę pijąc do drugiej w nocy. No, normalnie anioł. Myślę, że to była mentorka moja. Moja mentorka po prostu pierwszego dnia pokazała mi siłę, determinację nie? masakra. Więc ja po prostu miałam wiele przygód z różnymi dziwnymi osobami, które Chciały mi pomóc, ale chyba nie radziły sobie też ze sobą, po prostu. Nie. Myślę, że intencje były dobre, ale jako osoba, która na tamten moment nie miała praktycznie takiej żadnej wiedzy zaawansowanej, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, mogłaś dostawać sprzeczne sygnały, że z jednej strony, kiedy ty masz być w swoim okresie, odchudzaj się super, przemiana, i tak dalej, dostajesz komunikat, że nie można sosu sojowego. Jak coś, moi drodzy, to sos sojowy nie jest zakazany, no ale dostajesz coś takiego, a potem, kiedy jest te, te, ten dzień na przykład, żeby coś uczcić, poznać się czy po prostu spotkać, e, idziecie na burgera, no to to jest dla Ciebie sprzeczny sygnał, skoro ty jeszcze nie masz wypracowanego, elastycznego. Podejścia do redukcji. Były to okresy, można powiedzieć, takie dość burzliwe, jeżeli chodzi o współpracę z różnymi dietetyczkami, tak jak wspomniałaś. I jak myślisz teraz z perspektywy czasu, jakie podejście do jedzenia, jakie podejście do odchudzania wtedy się w tobie rozwijało? Na tamten moment nadal negatywne i dziwne, bo nadal miałam w głowie, że nie mogę jeść wielu rzeczy i nadal próbowałam. Próbowałam jeść tak idealnie, tak bardzo idealnie. Tak, tak że, że, że jak zjadłam sobie coś niezdrowego, to, to był koniec diety. I to jest też w ogóle straszne podejście. Ja obecnie na moich vlogach, pamiętnika odchudzania, mam takie momenty, że na przykład jem kebaba. To już było trzy razy, to jest strasznie monotonne, ja wiem, ale ja po każdym tym kebabie mam takie, takie poczucie takiego zawodu nad sobą, i ja walczę w głowie, że to jest tylko kebab, który w ogóle jutro zaczynam, jutro lecę na nowo. I znaczy, nadal lecę na nowo. Nie ma żadnej przerwy, nie ma żadnego końca. Yy, zjadłam coś uważanego za mniej zdrowe i, i to nic. To nic złego. A w tamtym okresie, jak już sobie zamówiłam pizzę wieczorem, to na drugi dzień nie kontynuowałam diety, bo to był koniec. To był koniec, to już była <laughs> ostatnia... To już był... koniec. Yy. I teraz na pewno walczy z tym, żeby, że nie musi być tak idealnie. Wręcz nie może być tak idealnie, bo to, bo to no niszczy człowieka. Człowiek chciałby sobie jeść rano jakieś placki zdrowe, później jakąś dobrą sałatkę, później same po prostu zdrowe produkty i jeszcze ćwiczyć najlepiej, robić nie wiadomo ile kroków. I wtedy to jest ta dieta. A no na ten moment u mnie bardzo ważne jest to, aby był ten środek. Ten środek jest naprawdę bardzo ważny. Ja miałam w tym tygodniu jeden dzień, że spałam. Yy, spałam po prostu w dniu parę godzin i też, też się obudziłam z, le z takim lekkim, a mogłam iść na rower. Ale walczę ze sobą z tymi myślami, że ja też potrzebuję przecież odpoczynku, i też potrzebuję spokoju, i snu, i snu przy dziecku. Snu. <noise> Więc wtedy miałam chyba nadal ciężkie te czasy. Ale póź później był taki przełom, pamiętam, że nawet chyba do ciebie zaczęłam też pisać. O jakieś takie rady. I powiem ci nawet, że twój podcast był dla mnie taki motywujący, że tak sobie go puszczałam i puszczałam, i chyba nawet towarzyszył mi w takich pierwszych dniach diety, że bo to jest naprawdę najważniejsze ten pierwszy tydzień. Ten tydzień, później drugi, one są tak kluczowe, i wtedy pamiętam, twój podcast bardzo mi pomagał, no mogłabym śmiało w sobie powiedzieć, że zaczęłam z tobą tą dietę. E I schudłam, schudłam sobie jest 20 kilo, to też było takie medialne. To było około 3 lata temu i, i super wyglądałam. Wyglądałam super. O oh jezu! <laughs> Poznałam w ogóle wtedy Cypriana. Cyprian oczywiście mnie poznał 20 kg z No dobra, e, tylko znowu tutaj mogłabym powiedzieć, że trochę to moje odchudzanie było takie też zbyt rygorystyczne i też troszeczkę po złamanym sercu i troszkę to w ogóle odchudzanie po zomanym sercu to można budować legendy. To jest straszne odchudzanie. Naprawdę. A w tym momencie na przykład cieszę się, bo zaczęłam odchudzanie bez żadnego złamanego serca, bez żadnego, nie wiem, złego nastawienia, tylko z taką miłością do siebie. Mam wrażenie, że to jest moje pierwsze dobre, takie po pozytywne chudnięcie. Z tego co mówisz, to mocno w tobie rezonowało. Tak wypływa to podczas naszej rozmowy, takie zero-jedynkowe podejście do odchudzania. Czyli jak się odchudzałaś, to było coś takiego, że zróbmy wielką metamorfozę, odetnijmy się grubą krechą, teraz wchodzę w nowy etap swojego życia. On niech sobie trwa, niech idzie to odchudzanie i po prostu mrugnę za jakiś czas, już będę szczupła i, i koniec, kropka. I nie ma tutaj miejsca na takie elastyczne podejście do żywienia człowieka, że w trakcie próby odchudzania a to sobie pójdę na kebaba, a to sobie pójdę na pizzę, bo tak jakby ten kebab albo pizza sprawiają, że wszystko się kasuje. Co dotychczas robiłaś mm -hmm. w kierunku tego odchudzania? Nazywamy to zbyt perfekcyjnym podejściem do odchudzania. Jak myślisz, skąd to się w ogóle u ciebie wzięło? Dlaczego? Skąd takie przekonania, że, że jak kebab, to już nie mogę się odchudzać? Wiesz co? No, wydaje mi się, że trochę też ta kultura diet w tym momencie takie coś promuje. Chociaż. Z drugiej strony dużo osób tak ma. Co nie? Że, że zje sobie to, tą niezdrową, to niezdrowe jedzenie i ma takie. Nie no wszystko stracone. To już koniec. To już koniec, tego tak już, już nie naprawimy. I nie wiem, dlaczego tak ludzie mają i ja tak mam. Masz pomysł. <śm> <śm> Masz pomysł dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest w tych pierwszych próbach odchudzania, o których mówiłaś, czyli w tych bardzo restrykcyjnych, no i one absolutnie nie zakładały żadnego jedzenia rekreacyjnego, żadnych kebabów, chipsów, czekolad czy coś takiego, a potem tylko to podejście mogło być karmione w tobie, że na przykład no, nikt ci nie wytłumaczył, że można inaczej, tylko wciąż tkwiłaś w takim przekonaniu, że tylko to jest właściwa droga. Masz rację, że kultura no. diet, ale wiesz co jeszcze? spektakularne metamorfozy. Ja mam wrażenie, że się do tego przyczyniają. Bo co widzisz w sieci? Zdjęcia przed i zdjęcia po. Kiedyś było źle, no miałam tak. otyłość, a potem drugie zdjęcie już jest takie, nie wiem, minus 50, 60, 15 kg, i nikt nie mówi, co jest, jak jest kreska między zdjęciami, to nikt nie mówi, co było w tej kresce. Że każda próba odchudzania tak. y, bywa różna. Przyznam się bez bicia, że wtedy też y, o moim schudnięciu powiedziałam dopiero, jak już miałam minus 17 kilo. I też już było takie przed i po. A obecnie na przykład mam minus 8 kg. I tak e, normalnie po ludzku pokazuję to. I też dodam, że zdarza mi się jeść tego kebaba. Zdarza mi się jeść pizzę. Zdarza mi się jeść w ogóle niezdrowo. A nie tyje. Nie ja utrzymuję te, te moje minusy. I faktycznie wtedy trochę tak było. Że bardzo miałam w głowie zrobić tą metamorfozę spektakularną na przykład. Bardzo miałam to w głowie. I, I też, ale też miałam trochę coś takiego, że liczyłam kalorie, i pamiętam, że to liczenie kalorii było no, bardzo mocne wtedy u mnie, bardzo mocne. Teraz jest to, deli no tak, czasami sobie policzę, czasami nie, intuicyjnie bardziej, ale wtedy pamiętam, potrafiłam zrobić parę takich dni, bardzo złe dni to są, że na przykład w moje zapotrzebowanie 1700 kalorii, zjeść paczkę chipsów, która ma 1000 kalorii. No masakra. Pamiętam, no to było mało, mało, było tych dni, ale pamiętam, że coś takiego się działo, nie? Tragedia to była. No. Nie, no bo tak bardzo chciałam zjeść coś tak niezdrowego, że sobie to wliczałam, ale no Boże, gdzie tu jest jakaś odżywczość, nie? No straszne to było. Albo jak ważyłam chipsy. No dobra, no nadal można ważyć. Ten Nieważne. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, i absolutnie nie krzywię się na myśl zjedzenia paczki chipsów, ale także nie krzywię się na myśl ważenia tych chipsów. Uważam, że co człowiek, to metoda, i dopóki metoda nie sprawia, że my zakręcamy w jakąś. Em, Wiesz, takie niezdrowe korytarze w swojej głowie, w jakieś takie patologie, czy przesadzanie z jednym albo z drugim, czyli z przejadaniem się chipsami albo z ważeniem każdego jednego chipsika, to i coś na nas działa i idziemy tak, jakby po środku, jesteśmy elastyczni w tym, to to znaczy, że to jest dla nas w porządku rozwiązanie. I powiem Ci więcej. Ja mam tak do dzisiaj. Że czasami wyciągam chrupki i po prostu je zjadam, a czasami, jak jest okres, kiedy na przykład chcę coś przeliczyć, to one lądują w miseczce i odważam sobie 40 gramów i płaczę nad ilością, jak to mało jest 40 gramów na przykład na czosów. Więc dużo będzie zależeć od naszego podejścia i od tego, co my na ten moment potrzebujemy. Zastanawiam się, kiedy jest ten moment u ciebie, kiedy masz już dosyć, czy coś takiego przyszło? że nie chcę już z tym walczyć, już nie chcę tego odchudzania, każdy mówi co innego, ja już nie wiem, w którą stronę iść, czy ty w jakimś momencie poczułaś taką bezsilność i taką chęć, dobra, pierdzielę już niech będzie tak, jak jest i idziemy dalej z życiem. Yy, to znaczy w tym, te, w, w tej redukcji teraz nie ma czegoś takiego. A w życiu, yy, w życiu dorosłym, jeżeli cofniemy się o te kilka tak, lat? Tak, właśnie o, cofnąć te trzy lata i moje schudnięcie 20 kilo około, to zaczęłam tak było takie mam dosyć chociaż ja tam naprawdę tak sobie ładnie schudłam przez długi okres czasu nie było to tam jakieś złe ale u mnie akurat przytycie i to skończenie skończenie yy, po, no związek no nie mogę powiedzieć inaczej ale pojawił się Cyprian zamieszkaliśmy razem i zamawianie tego niezdrowego jedzenia w ogóle takie celebrowanie razem no picie alkoholu czasami razem jakieś takie to miłość, takie zakochanie i to takie randkowanie i ten okres w życiu moim no był tak tak nie wiem jak to nazwać no tak bardzo tylko była ta miłość w głowie, że to ta dieta no pamiętam, że jeszcze starałam się na tą siłownię chodzić wtedy Pamiętam, ale trochę się zamknęliśmy w domu. Okazało się w ogóle, że mamy podobne charaktery na zasadzie całą zimę przesiedzimy zamknięci w domu, będziemy zamawiać jedzenie i to co będziemy, o Boże, to też takie złe czasy trochę, ale no takie czasy. <laughs> no takie to były czasy. Czasami tak też, wydaje mi się, inni ludzie mają, że pojawia się jakiś związek, w którym okazuje się, że kochacie razem jeść, kochacie razem po prostu celebrować tak chwilę i, i tak to popłynęło no, popłynęło że no mega od tego czasu nie czyli zmieniły się warunki warunki twojego życia warunki -hmm. doszła osoba <grych> która mnie też kochała nieważne jak wyglądam i tutaj to też był taki aspekt że że nigdy cypr nie wymagał ode mnie aby być szczupłą Nigdy nie usłyszałam od niego w ogóle czegoś takiego niemiłego w ogóle ze względu na wygląd jakby zawsze widział nawet moje zdjęcia jak byłam szczupła i nie szczupła i mówił, że zawsze taką by też kochał, taką by kochał i w ogóle nigdy nigdy mi nie robił żadnej presji i to też może trochę nie tak, bo no nie wiem Nigdy nie oceniał mojego wyglądu po prostu. No. No, u, u, wiem, że mnie nie pytała o zdania, ale powiem, że dobrze, że nie robił presji, żebyśmy teraz rozmawiały na inne tematy, gdybyś no taką presję tak. poczuła. A od razu mi się rodzi takie hmm. pytanie. Czy w przeszłości inni mężczyźni sprawiali, że czułaś taką presję? No, oczywiście, że tak. Ale takie związki powiedzmy, miałam taki związek trzymiesięczny. To tutaj Boże, przytyłam dwa kilo i to było widać, że przytyłam dwa kilo. Albo no, trochę bym musiała zrzucić, albo w ogóle jakieś ocenianie tego, co jem, że jak już łyżkę majonezu dołożyłam, no co ja robię? No, oczywiście, byłam w takim związku, a on się szybko skończył. <grych> to masakra, jakaś no, Ma masakra. Nie może być w moim życiu takiego partnera. Tragedia. Ale to była taka kolejna mała cegiełka, która się dołożyła do, najprawdopodobniej, do zaburzeń odżywiania, nie? Czyli osoba, która dodaje do pieca. Tak, tak, ale tu już bardziej też u mnie często jest chyba jakiś taki gniew i nerwowość, że no, co on sobie wyobraża? Bo w pewnym, bo ja mam jednak mimo wszystko zbudowane dosyć duże poczucie własnej wartości. Może nie do końca ze względu na fizyczność, ale tak intelektualnie i jakoś tak rozwojowo i wiem, że dużo w życiu zrobiłam, osiągnęłam i czuję się taka silna w ogóle z moim charakterem, ale no czasami po prostu mnie jednak to, to wyglądowo, cieleśnie przytłacza, nieważne, no nikt mi tu nie będzie mówił jak mam jeść. Nawet jeśli ja wiem, że faktycznie może powinnam tak i tak, to życie w ogóle w takim, w takim stresie, że twój partner chce, żebyś w ogóle zrzuciła jakieś kilogramy, no dziewczyny, nie róbcie tego. Naprawdę. Nie, nie róbcie sobie tego w głowie. O, niech oni zainteresują się swoim, swoim ciałem. Naprawdę. Dokładnie, podpisuję się pod tym. Zuziu, a powiedz nam jeszcze w tym okresie, kiedy zaczęłaś mówić więcej na swoim kanale o wadze, o odchudzaniu, o, o swoim ciele, co cię spotkało od strony odbiorców? Tamten moment to, o Boże, jak schudam te 20 kilo, to myślę, że jakieś pudelki, jakieś artykuły, jakieś. O Boże, no znana influencerka schudła 20 kilo. Jakieś show, takie show, że, że schudłam te kilogramy i no, no spektakularna metamorfoza. Właśnie trochę zostałam wrzucona też do takiego worka. Nie ukrywam, ale... No i same gratulacje. Wow, super! <zysk> Ogromne, że tak powiem, ogromne brawa od publiki, ogromne po prostu od facetów, no w końcu, w końcu. Takie też przytłaczające tak naprawdę rzeczy, bo moje ciało nie jest po to, aby zaspokajać jakieś aspekty wizualne innych osób. Bardzo lubię ten tekst. I też mi się wydaje, to nie jest zdrowe, że po prostu pokazujemy swoje ciało tak nagle, które schudło, i wszyscy robią z tego takie. Wow! Tak samo jak kobiety po porodzie nagle szybko pokazują, że schudły, i, i też ludzie robią z tego: Wow, da się. Ona w ogóle urodziła i teraz jest taka szczupła, bo to jest stworzenie takiej presji i takiego. W ogóle było też mi przykro, że na przykład schudłam, i faktycznie ludzie to niektórzy traktują jako mój taki największy sukces w życiu, gdzie robiłam tyle dobrych rzeczy w życiu, czy jakieś, czy jakieś zbiórki, czy jakieś pomoce, czy no nie wiem. A teraz schudłam i to było to. To było to. I to jest takie przykre. Nie? Potem odczułaś um, hejt, albo ktoś zauważył, napisał cokolwiek, zwrócił na to uwagę, kiedy kilogramy zaczęły wracać? Wydaje mi się, że nie mam tak, aż tak dużo hejtu, jeśli chodzi o, te o, o tą wagę. Chociaż no, wiadomo, że zawsze zdarzy się ktoś tam jakiś. Jakieś, ja coś użytkownicy się zawsze znajdą, którzy gdzieś tam hejtują tą sylwetkę, ale akurat wydaje mi się, że. Ach, bo tak skrajnie można mówić, że tak, że są, są takie osoby i takie. Faktycznie były i osoby, które yy, no, no, hejtowały mnie, że przytyłam, a później, że w ogóle byłam w ciąży co i też przytyłam, co to już było mega śmieszne, jak ktoś mi mówił, że przytyłam, a na przykład. Yy, no byłam miesiąc po ciąży, to, to jakieś, miałam wrażenie, że jakieś chorzy, chorzy ludzie takie coś piszą, ale tak, mam wrażenie, że ta społeczność moja jest wyrozumiała i, i teraz też w ogóle się jakoś okazało, że dużo osób ma podobne problemy, że w pewnym sensie mam wrażenie, że moja społeczność czy, czy, czy grubszą, czy chudszą, lubi mnie, nie ocenia mnie tak i jakoś jest wyrozumiała dla mnie. Że nawet nie czuję się źle z moimi obserwatorami, jak, jak jestem duża. Czy nieduża, czy, nie czy nieważna jaka, po prostu. Ale, ale że jakiś random, jakiś facet, jakiś random napisze mi coś ohydnego, no, gruba świo, zmierządek i tak dalej. No dajmy jakąś cenzurę, nie wiem, ale to, to też świadczy o jego problemy, nie? W jakimś konkretnym problemie z tą osobą, że może coś takiego pisać. Zuziu, a wspomniałaś o wyrozumiałości. Czy ty na ten moment mhm. jesteś dla siebie wyrozumiała, jeżeli chodzi o twoją relację z ciałem? I jedzeniem oczywiście. Na ten moment nadal na pewno mam wiele problemów i myślę, że jestem dla siebie wyrozumiała i jak już sobie daję tą wyrozumiałość, to za chwilę od razu przychodzi głos, o Jezu, no po co to zrobiłam? Typu, właśnie ostatnio akurat chipsy. Też zjadą trochę chipsów, bo cypryan chipsy. I zjadą naprawdę mało, naprawdę parę chipsów. I miałam. I to była ta wyrozumiałość, którą sobie dałam na przykład, że zjadą te chipsy. A za pół godziny, kurde, po co to zrobiłam? I za pół godziny, dobra, to były tylko chipsy. Więc takie rzeczy są po prostu w mojej głowie aktualnie. I jest to straszne. Naprawdę straszna jest ta, ta walka. Tak samo donkę Baba i, i walczę ze sobą w głowie, że to wszystko ok. I wydaje mi się, że dużo nie wiem, nie poszłam na rower, też walczę, że jest ok. Więc to jest taka wyrozumiałość, yy, no taka jak słyszysz, że jest to nadal jednak terapia, walka i i tyle. Jest to wyrozumiałość in progress trochę, czyli uczysz się tego i, i cały czas to się gdzieś tam kształtuje. Ale wiesz co zainspirowało mnie teraz? Może to jest taki śmieszny pomysł, ale pomyślałam sobie, żeby nagrać podcast albo film i zatytułować go Włącz mnie za każdym razem, kiedy zjesz: chipsy, kebaba, pizzę albo czekoladę. O! Oh. O! Oh. No, i tak pomagać, szybciej dojść do tego, do tego momentu, do którego ja też umiem dojść, ale, ale po czasie. I on by na ten film naprawdę by pomagał, bo to by było takie y, szybka akcja, szybka dawka, 13 minut takiego okej. Okay, przypominam sobie, że po pierwsze nie przytyję, po drugie nie, to nic złego, po trzecie to nawet dobrze, bo to, bo to przecież to wszystko, co się dzieje, to ma rzutować to moje jedzenie całego życia. Na moje całe życie. Więc no o co chodzi? Przecież nie będziesz do końca życia nie jeść psów, nie jeść kebaba, nie pić coli. Będziesz to pewnie robić i, i trzeba to normalizować, wiadomo. Dlatego u mnie ta redukcja tak wolno idzie. Też to. Ja zawsze ważę słowa, jak coś mówię. Ale te schudłam 8 kilo, w, no, Dzisiaj mam 70 dzień około. <laughs> Więc to jest takie pół kilo na tydzień. No to jest takie. Taka bardzo delikatna dla ciała redukcja i, i też tutaj walczę w sumie. Że to jest trochę za mało, a później że to jest zdrowo i dobrze, i później znowu, że mogłabym dać siebie więcej, ale, ale zawsze później tak wchodzę w tą drogę takiej y, miłości do siebie, wyrozumiałości dla mojego ciała, i ja w ogóle zaczęłam tą redukcję rok po porodzie. Naprawdę cały rok w ogóle nie chciałam o tym myśleć. Dałam nawet sobie przytyć. <laughs> Przytyłam nawet totalnie. Ważne było dziecko, ważny był połóg, ważna byłam ja. I teraz dopiero rok po porodzie, jakoś tak, zmotywowałam się też w sumie dla zdrowia, aby być aktywną mamą dla swojego synka. To taki też argument. Nowy argument w ogóle do diety. <laughs> nowy, nowy czynnik powstał. Po pierwsze, praktycznie napisałaś scenariusz do tego filmu, o którym wspomniałam, bo wymieniłaś w kilku punktach rzeczy, które myślę, że są kluczowe właśnie w takim kole ratunkowym, kiedy przyjdzie nam w trakcie swojej przemiany, w trakcie zmiany nawyków żywieniowych, jakoś sięgnąć do starych nawyków, które, tak jak mówisz, będą. Całkowicie normalne, że będzie to normalne, że to się będzie pojawiać. Ba, powiem więcej, normalne będzie, że na przykład będą nas atakować, w cudzysłowie, atakować demony, na przykład związane z przejadaniem się czy objadaniem, i jest to wpisane w proces zmiany. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. Druga rzecz taka, to Nie. bardzo. Bardzo ładnie mówisz o tej wyrozumiałości, i wierzę w to, że podejście, które masz teraz, to jest podejście, które będzie tylko wzrastać i kiełkować. A trzecia rzecz, to jest ciekawe, i do tego Wam teraz przeszła, jak to się stało, że dałaś sobie przyzwolenie i taki rok spokoju, żeby się tym nie przejmować, ten rok po porodzie, o którym wspomniałaś. No bo rzeczywiście, przyznam Ci rację. Często jest tak, nawet ja to do dzisiaj obserwuję w stylu, nie wiem, wczoraj na pudelku czy coś takiego, że jak ktoś sławny urodzi dziecko i sobie w miesiąc, dwa, trzy wróci do płaskiego brzucha, to wszyscy mu klaszczą, powstaje ogromna presja, że matki to jak chcą, to potrafią, i tak dalej, i tak dalej. A ty podeszłaś do tego zupełnie w inny sposób dać sobie rok spokoju. Ten rok był dla mojego synka, to było dla mnie najważniejsze, aby aby poświęcić się macierzyństwu, aby on miał wszystko, co potrzebuje, karmiłam 8 miesięcy pierwszą i no, wszystko było po prostu dla mnie. On był najważniejszy, po prostu on był najważniejszy i nawet ja nie chciałam gdzieś takich dziwnych myśli sobie dawać do głowy. A że jak ja zaczynam redukcję, to też często zaczynam od razu, właśnie jakąś taką niezdrową. Rozmowę ze sobą i zaczynam. Tak naprawdę mam wrażenie, że ja w ogóle zaczynam mieć zaburzenia odżywiania najbardziej w momencie, kiedy zaczynam redukcję, odchudzać się. Bo wcześniej te, te zaburzenia, no one też istnieją, bo się obiadam przecież, ale one wtedy nie myślały o tym. Ja w ogóle nie myślałam o jedzeniu, tylko jem, żyję, funkcjonuję, po prostu jestem i jem. A jak zaczynam tą redukcję, to wszystko nagle jest takie analizowane strasznie, i chyba nie chciałam w ogóle, żeby przez ten rok coś takiego istniało. W moim życiu. Tak. Nie chciałam, nie chciałam w ogóle robić tego też mojemu dziecku i nikomu, aż w końcu. Ja pamiętam, że zapisałam się na, do psychodietetyczki i pierwszy tydzień po, po, po konsultacji z nią, ja nadal w ogóle nie byłam na żadnej redukcji. Pierwszy, pierwszy tydzień miałam takie no nie, ja nie dam rady i to całe gadanie o tym takim, że dla siebie że to dla, dla zdrowia dla, to, to wszystko jest takie z miłości i tak mówię, nie, no nie mogę te teksty po prostu że mam dość tego takiego yy, sło, słodko pierdzenia, że może być dobrze na tej redukcji <laughs> że może być że może być okej, okay, że można wszystko jeść, ale też, że to jest w ogóle super dla ciebie, że, że taka nowa droga, że, że... mówię, nie po prostu mam tego dość, i miałam taki tydzień, pamiętam, kryzysu, że nie dam rady, nie robię tego, pomyślę nad tym, ale. A z drugiej strony chodziłam na te konsultacje, i miałam takie, że jednak trzeba to wyleczyć, że tak powiem, że muszę to leczyć. A z drugiej strony, taki opór, że nic nie zmienia. I w końcu mówię dobra, małe kroczki i. No i zaczęłam liczyć kalorie akurat. To, no bo uważam, że akurat na początku warto sobie troszeczkę policzyć tych kalorii. Wiadomo, nie tak tam psychopatycznie liczyć każdy gram, nie warzywa nie coś, ale liczyłam sobie trochę, a że ja w tym momencie mogę tak naprawdę 2000 kalorii jeść bez problemu. W sensie tam z tego CPM. -u. No to ja nawet mogę jeść w miarę dużo, i to nie, to nie są jakieś diety, nie wiadomo że ja teraz 1600-1700 kalorii tylko ja mam, mam tą otyłość i ja mogę naprawdę te 2000 kalorii sobie jeść nawet, nawet czasami więcej i tak dalej i pomyślałam, boże, no nie będzie tak ciężko nie będzie tak ciężko i, i się nie zawiodłam, bo ja nie byłam głodna pierwszy tydzień nie byłam głodna i robiłam sobie takie dobre to jedzenie, że w ogóle nie czułam żadnej chęci na nic, bo wszystko dostawałam Omlety, owsianki były słodkie, więc miałam ten motyw y, kawy i słodkiego, który kocham, no bo ciacho i słodkie. Y, obiady były pyszne, go zaczęłam gotować, y, a wcześniej trochę lubiłam sobie zamówić jedzenie i tak dalej, więc i ta pasja do gotowania wróciła. No i dobrze było, i tak zaczęłam, zaczęłam już prawie trzeci miesiąc, jest. Dużo jest w ogóle w moim pamiętniku odchodzenia na YouTubie, bo tam jest pokazane w sumie pierwszy, drugi, trzeci dzień, i pamiętam, że na te pierwsze dni są najgorsze. No. Takie, takie w stylu, mam ochotę zjeść, mimo że wszystko jadam, to nadal mam trochę ochotę zjeść tego, <noise> coś niezdrowego. Nie? Ja to nazywam często kryzysem dnia trzeciego albo kryzysem dnia czwartego, że jak człowiek tak sobie pomyśli, że dobra, ogarniam to, biorę się za to odchudzanie, to tak jak wcześniej też wynika z naszej rozmowy, takie stare demony, stare przekonania na temat odchudzania potrafią gdzieś tam coś szeptać nam do ucha, to nagle w człowieku się rodzi coś takiego, że. Mimo, że na co dzień nie ma codziennie ochoty na jedzenie rekreacyjne, to dnia trzeciego, dnia czwartego redukcji jest ochota po prostu na wszystko. Że teraz bym zjadła pizzę, teraz bym wyciągnęła chipsy, teraz chcę czekoladkę, koniec, kropka mm. i człowiek się buntuje. Bardzo podoba mi się to, jak powiedziałaś o tym, jak w tobie się to kształtowało, to podejście do odchudzania, i jak teraz jest dużo. Elastyczności. Ja wiem, że się powtarzam, ale to jest bardzo dobre słowo. Mm -hmm. Elastyczności do tego procesu. Że wiem, że mogę wszystko, tak. ale jednocześnie wiem, że trzymam się w jakichś swoich zdrowych ramach. Na przykład w tej kaloryczności. Super, że, że wspomniałaś tak. o tym, że na początku... Wiesz co, bo ja mam teraz, ja mam teraz w ogóle taki, taką me, taki misję, taką misję, żeby właśnie to pokazywać dziewczynom. Nie? Kobietom. I, no, marzę... Kot, mój kot tu jest. Brzeżej, sorki. Mam taką misję, żeby pokazywać to tak bardzo naturalnie, naprawdę naturalnie. I, I tutaj muszę jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że dużo mi dało uzmysłowienie sobie, że moje wszystkie napady obiadania się, że tak powiem, w ogóle jakieś takie chęci takiego jedzenia wynikają z tego, że bardzo stresują mnie kontakty międzyludzkie, typu. No, takie nawet rodzinne, żeby jakieś było przyjęcie, że jakaś dziwna rozmowa z kimś z rodziny, że... albo w ogóle jakaś rozmowa z kimś. Bardzo te kontakty międzyludzkie mnie na tyle stresują, że ja potrafię po wizycie kogoś, ktoś już pojechał, zacząć jeść. Zacząć po prostu jeść z tego stresu nad tymi dziwnymi rozmowami, tymi <grym> zaczewkami, jakimś takim. I jak to sobie uświadomiłam, że to praktycznie każdy mój zapalnik do jedzenia to było. To, były kontakt, to wynikało z rozmowy z innymi ludźmi, na zasadzie, że to wpływało na to, to po prostu zaczęłam to kontrolować. kontrolować, Wiedziałam, że w tym momencie jestem zestresowana, bo nie wiem, moja babcia mi coś powiedziała, jakiegoś dziwnego, i to, i to sprawiło, że mam teraz ochotę jeść. Tak taki, tak... Wiesz o co chodzi? Ten moment jest, To jest taki moment, że. Że jesteś w stresie, ta osoba jedzie, i ty nagle wszystko, co jest, po prostu jesz. Jesz i myślisz o tym, i analizujesz, ale jesz w trakcie. Nawet nie wiesz, że jesz, tylko jesz po prostu. I to, I to wyleczyłam, tak jakby. A co jeszcze widzisz, że się zmieniło? Co w tym podejściu jest inne niż w, w poprzednich próbach odchudzania się? Że już wiem, że to, że to inni wpływają strasznie na to, że mam ochotę obiadać się? <grych> o boże, nie wiem, czy. No tego nie widziałam wcześniej na pewno. A może, bo w tamtych czasach to mogło być inaczej. Wydaje mi się, że na przykład moje rozstanie ciężkie i w ogóle jakikolwiek kontakt z partnerem, tym ex-partnerem, był taki, że chciałam się obiadać, że to był ten stresor. A teraz bardziej może coś takiego. No, każdy ma inny stresor, mi się wydaje. Ka każdy ma po prostu inny stresor, który sprawia, że po prostu chcemy jeść, aby nie myśleć o tym, o tej no, stresującej rzeczy w naszym życiu obecnie. I no to, to bardzo ważna jest taka wiedza, nie? uświadomienie sobie, co, co to jest, czemu to nas stresuje i zatrzymanie procesu, w którym my, no, jemy. Żeby nie myśleć. Zuziu, jakbyś miała podsumować, to zliczyć te mm. wszystkie próby odchudzania, lata, to mm -hmm. przez ile lat usiłowałaś się odchudzić? Przez ile lat miałaś coś do zarzucenia swojemu ciału? Wydaje mi się, że od tego 12 roku życia połowę próbowałam schudnąć, a połowę jadłam. Dużo jadłam. jest to takie pół na pół. No, wiele, wiele prób odchudzania, miliony. To jest całe moje życie I, i wiele razy takie diety na zasadzie jeden dzień, dwa dni, trzy dni, ale takich konkretnych redukcji to myślę, że to jest moja druga poważna redukcja. Dopiero druga. Taka, Taka że już nazywam poważną redukcją, że już miesiąc chociaż człowiek wytrzymał. O, że miesiąc, dwa. Cóż, miesiąc to jest też takie jeszcze takie, że można skończyć, ale. Też mam nadzieję, że tak jest. Im dłużej w las, tym łatwiej. Że już człowiek po pół roku jest taki o wiele silniejszy. Po roku to już totalnie jest taki silniejszy bardziej. I że w ogóle coś tak. Nie wiem, w którym momencie tak naprawdę wychodzą jakiekolwiek nawyki, że to taki ten nawyk wchodzi w to, w głowę. No mam nadzieję, że, kiedy, że to wejdzie, bo w sumie po tamtej redukcji pierwszej yy, też po roku. No, z Cyprianem zaczęłam jeść, ale no warto nie zapominać, nie wiem, no masakra, boję się. Właśnie sobie uświadomiłam, że jeszcze może być moment, że po tym wszystkim zacznę jeść, jeść, jeść. Boże Podpowiem nie, proszę ci, nie. E, Bo mhm. troszeczkę gdzieś tam e, mniej więcej kojarzę jak to u Ciebie wygląda, raz na roski rok gdzieś tam się wymienimy też wiadomościami, podglądam Cię też w sieci, nie ma takiego dnia, że pewnego dnia się budzisz i widzisz i czujesz, że o, to ja już mam dobre nawyki, nie? że nie ma takiego odcięcia się grubą krechą, ale zadam Ci takie pytanie, a jak idziesz do Biodronki albo do Lidla i stoisz na nabiale, to już automatycznie bierzesz skra do koszyka? No tak. Ta no wiadomo. Ja tu w ogóle mam, że nabiał i warzywa, owoce, to jest moja stacja, uh -huh. Uh -huh. to jest taka moja stacja i ja tu spędzam najwięcej czasu, a najlepszy jest Cyprian, który idzie i po prostu omija te alejki. On omija je, bo i biegnie do, najlepiej do tych takich dodatków, nie, w stylu <laughs> ścierki, kubły, śrubokręty, zeszyty, nie, najlepiej do tego biegnie, a później biegnie do mięsa i później biegnie do pieczywa. Ja mówię, nie no, normalnie omija, owoce i warzywa, które są na pierwszej stacji, i których ja zamierzam tutaj wziąć wszystko, mm -hmm. nie? To on po prostu biegnie dalej. Masakr. W tym wyjściu na zakupy i w tym, że już masz swój schemat zakupowy i że zawsze muszą być warzywa, zawsze muszą być owoce i nabiał trafia do koszyka, nabiał wysokoproteinowy i tak dalej, i tak dalej, tutaj już mhm. widać to, że te nawyki się wykształciły w tobie, nie? Bo gdybyśmy rozmawiały z zuzią, no nie wiem, cofnijmy się do tych czasów, ile to było, jak miałeś 23 lata, jak były te takie dość medialne próby mhm. odchudzania się, no to czy wtedy to były takie budowanie zdrowych nawyków, czy raczej bycie na rozpiskach, bycie na jakimś. Na Jakiejś takiej drodze, którą ktoś ci pokazywał, masz robić to, 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 a tego i tamtego nie możesz robić. To, to było chodzenie po sklepie i próba szukania czegoś. Taka próba. <laughs> Najbardziej o Boże, no często jakieś milki, kinderki i takie rzeczy wpadały. No. Bardzo trudno mi się robiło zakupy na początku. Na pewno. I nawet nie, nie tyle, co starałam się. Czasami miałam rozpisaną dietę, i to w ogóle dla mnie było, nie było trudne. Bardzo trudno to było dla mnie. Jakoś takie, takie trochę dziwne przepisy. Ja w ogóle uważam, że naprawdę warto jeść to, co się lubi. Tak jak na tej mojej pierwszej redukcji, ja na przykład jadłam bardzo dużo makaronu ryżowego. Naprawdę często robiłam sobie ten makaron ryżowy, bo kocham, bo kocham w ogóle kuchnię azjatycką. I, I warto jeść to, co się lubi, nie? Tylko w dobrej ilości i też można sobie to podbić i białkiem, i wszystkim. No nie, no to w ogóle nie ma co... Na przykład moja mama zawsze się śmiała. Zuzia schudła na makaronach. Taki miała tekst, nie? A no jadą często makaron ryżowy faktycznie. No. Ale to jest w ogóle piękne. Zuzia schudła na, na makaronach. To jest... Y to, to jest bardzo dobry tekst, według mnie, i, i, i jak najbardziej bierz to, bierz to do siebie, bo spójrz, że to w jednym zdaniu udowadniasz, że można schudnąć na czymś, co często społeczeństwo postrzega jako rzecz totalnie zakazaną, albo rzecz, która sprawia, że tylko i wyłącznie będziemy już teraz tyć. Też w tym, co mówisz, że mm -hmm. właśnie makarony, że dobiałczanie sobie, to w tym też słychać nawyki, które są już ugruntowane. Mm -hmm. nie? To tak to rozpoznajemy. Nie ma dnia, kiedy czujemy się super ekstra oświeceni, że już wiemy wszystko, ale są naleciałości w naszym codziennym życiu, jak chociażby ta marchewka w koszyku czy skyr wzięty z lodówki, które świadczą o tym, że te nawyki są już inne. I nawet jeżeli obok skra leżą Kinderki, to i tak już jest połowa sukcesu. Zuziu, czy my dzisiaj, czy my dzisiaj nie powiedziałyśmy czegoś co chciałaś powiedzieć. Czy jest jakaś wiadomość, którą chciałabyś przekazać naszym słuchaczom, coś poradzić? Jeżeli ktoś jest w takim, wiesz. Chyba nawet u siebie nigdy aż tak szczerze, tej mojej historii nie opowiedziałam. Na, na pewno nie gdzieś od początku w ogóle dzieciństwa do teraz. I fajnie, że, że mogłam to u ciebie zrobić. I w ogóle super, że, że sobie posłucham w aucie ten podcast. Naprawdę, jak gdzieś pojadę. No chciałabym powiedzieć na pewno, że zapraszam do, na, na moje vlogi, na mój pamiętnik odchudzania. Głównie dlatego, że jest taki yy, prawdziwy, że, że naprawdę cieszę się, że on jest taki, taki normalny. Taki normalny i taki prawdziwy i nawet pokazuje często te upadki <laughs> i te potknięcia. I nie jest taki przekoloryzowany, co jest super. Także. No, oczywiście, pewnie słucha nas dużo osób, które mają problemy z żywieniem i z zaburzeniami odżywiania. No, chciałabym zmotywować, że to nie jest tak, że to znika od razu, i tutaj ta walka jest potrzebna, nawet kilkuletnia, ale warto, bo, bo po tej drugiej stronie jest naprawdę dobrze, jest naprawdę pięknie i nie czuję żadnych ograniczeń. Wręcz nawet to, że nie obżeram się takimi yy, pięknymi rzeczami jak, <laughs> jak Milka Pepsi. Dobra, nie wymieniam tego, to triggeruje w ogóle. Ale to, że właśnie nie obiadam się, to sprawia, że ja czuję tą wolność i to, że ja trzymam tą kierownicę. I, i po tej drugiej stronie <laughs> bo tak, to mówię, tak to nazywam jest naprawdę dobrze. I nie jest się głodnym. To też ważne. Dziękuję Ci bardzo za, za te słowa. Dziękuję Ci za naszą rozmowę. Myślę, że um, spotkanie z Tobą będzie dla naszych słuchaczy fajnym takim materiałem, żeby usłyszeć człowieka w trakcie procesu. I to procesu, który nie jest pierwszym procesem, procesu, który jest dość wrażliwy. Mhm. Ty wciąż masz małe dziecko, zmieniło się Twoje podejście do, do swojego ciała, do, do tego, jak się możesz odchudzać, jakie masz warunki. Zmieniło się Twoje podejście także do całej redukcji, nie? że nie ma rzeczy zakazanych i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. Ale powtarzasz, że jesteś w trakcie zmiany, próbujesz, starasz się, zmieniasz. Więc taka próbka. Wiecie, jakby ze środka tego tornada, która leci przez y, życie Zuzi, to może być fajne doświadczenie mm -hmm. do innych, żeby, dla innych, żeby zobaczyć człowieka w trakcie, w trakcie jego działań. Dziękuję Ci, Zuzi, bardzo. A ja właśnie jeszcze muszę to powiedzieć, że długo się zastanawiałam, kiedy do Ciebie przyjść, czy w ogóle czybie weźmiesz, ale chciałam na przykład, cały czas miałam w głowie, przyjdę, spytam o tą rozmowę, może w ogóle, że jak schudnę, że jak już będę po... To wtedy będzie ten moment, nie? I, I teraz dzisiaj sobie tak pomyślałam, no ale czemu ja muszę mieć to minus 30 kg, żeby do ciebie iść, i teraz świecić, że mi się udało. bo właśnie, czy to jest takie ważne? No schudłam to 8. No i, i też jest dobrze, I też, i też mam dużo do powiedzenia, i to jest moje takie marzenie tutaj być. <grytanie> no. I, I cieszę się, że w ogóle przyszłam, a nie, że poczekałam, aż w końcu wybiję minus 30 kilo, nie? Nie ma sensu to było czekać, nie ma sensu czekać, możemy no. się, wiesz, spotykać kiedy chcesz, jak będzie min minus 1 kilo, jak <noise> będzie plus 15, bo każdy etap, każdy etap jest warty zaznaczenia tego, co w nim było wrażliwe, z czym się możemy spotkać i tak dalej, i tak dalej, ale ja jestem otwarta mm. na to, że, że, żebyś, żeby to nie była nasza pierwsza i ostatnia rozmowa. Także ba bardzo się cieszę. na no, no, pewno, bo myślę, że za, za pół roku dużo będzie nowego. A możemy powiedzieć, tak e, się możemy da... powiedzieć gdzie się z tobą zobaczymy? Yy, jasne. Mm -hmm. to, to możesz sobie się pochwalić. Na, na, na obozie? Tak. tak? No. <noise> zobaczymy się w końcu na żywo, bo jedziemy na y, obóz. Do Pauliny jadę. Yy, nad morze jedziemy. Może, <laughs> ty, może bardziej szczegółowo, ale faktycznie cieszę się, że trochę tak yy, w praktyce i poćwiczę, i pojem zdrowo. Może wymienimy się jakimiś przepisami, jakimś tutaj doświadczeniem. No, Także to też będzie taki moment w, te, w tej mojej redukcji obecnej, yy, który da mi jeszcze więcej motywacji. A wiadomo, że tam, ten piąty miesiąc, czy tam, nie wiem, który to będzie u mnie, jest taki. No, trudniejszy, nie? Bo co tak już później ta motywacja? Także na październik, na połowę października już sobie przygotowałam yy, taki boost motywacyjny <grydy> i jadę, jadę z tobą nad morze. <grydy> no, to potwierdzam, że jedzie na kampa, także też uczestniczki będą mogły się tam z nią spotkać. To już słuchajcie, za półtorej miesiąca. No, ja tutaj szczegółów nie będę podawać, bo kampa już nie ma co promować, gdyż jest cały wyprzedany, ale bardzo się cieszę. Ale może za rok, co nie? <grydy> Może za rok, jakby to wszystko było takie, takie super, to, to ja też pewnie dam znać, jak było. Koniecznie. <gry> U Koniecznie. No, zakładam. Y, jadę z pozytywną energią, więc musi być fajnie. Ale to, to w ogóle też było takie moje marzenia. I powiem ci w ogóle, że jadę z takim. No, musiałam dostać pozwolenia. Nie? Pozwolenie od Cypriana, od synka, no, więc oni po prostu y, trzy noce, tak? Trzy noce sami będą, bez mamy. I to też jest y, takie rzeczy są u nas zapisane w kalendarzu takie żeby to już się faktycznie z półrocznym wyprzedzeniem y, zapisuje. Także cieszę się, że i wyrwę się z domu i no super. To będzie super czas myślę. To prawda. Dziękuję ci, Zuziom. Dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję ci też za ten, za nasze rozmowy poza nagrywkami, bo procesują też we mnie rzeczy, które nie powiedziałaś i i dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Um, jeżeli chcecie zobaczyć Zuzika na no, Zuzi Media Społecznościowe, to za zapraszam Was do opisu tego odcinka. Ja tam zawsze umieszczam odpowiednie linki. Dziękujemy z Wam za Wasz poświęcony czas i do zobaczenia. Do usłyszenia. Papa. Pa. Dobra, papa! Pa. <grych> hej!